Mamy 14.20. Dzisiaj mamy niedzielę, 6 września 2020 roku. No, zobaczcie, kochani. Skręciłem wieżę dla kotków. Zamówioną na AliExpress. No, czekałem miesiąc. No, przyszła w segmentach, w paczce. Zapłaciłem, ona kosztowała 260, ale tam jakieś upusty, także 232 zł zapłaciłem. Transport zero. I z oddziału we Francji przyszła. Czyli oddziału AliExpress. No i skręciłem i co powiem? No kochani, no wspaniała. Za tą cenę, takie wieże to są minimum 600 zł. I co najciekawsze, że jest to wieża na duże kotki. Bo tamte dwie wieże, które zamówiłem na Allegro, no to są na takie średnie kotki najwyżej. A ta mogą duże kotki. No i zobaczcie, tak z bliska, jak to wygląda. Widzicie. Ładne. Tam kolory były do wyboru. Był jasny i był taki ciemny. Jakiś granat. Dwa takie domki są. O, tu jest większy. Tu jest mniejszy. Trzy legowiska. Jedno właśnie takie. Dwa na samej górze. I jak mówiłem, to ma 1,80 m. Dwa takie pomponiki tutaj. Tutaj z kolei na sprężynce. Schodki. Półeczka tutaj. Taka pośrednia. No fajne. No kurczę, fajne. Chodź, kiciulku. Mój oblot. Mój pilocie oblatywaczu. No. Trzymaj się. No nie uciekaj mi. Nie uciekaj mi. No. Podziwiaj. A zobacz tu. Tu. Kici, kici, kici. Tu. No. No, na razie patrz. No, tu mam jeszcze dwóch pilotów oblatywaczy. Zyzio, chodź też. Będziesz oblatywał. Masz tutaj. Jesteś na górze. No. Proszę. Urwis. No, ty też będziesz oblatywał poziom. Ojej, ojej, nie drapie. Masz urwis tutaj. Idź tu do domku. No, zobaczcie. No tak, kotki. No, trzeba przyznać, że to jest wspaniałe. Te legowiska u góry są fajne. Fajnie się skręca, szybko. Proszę was. Wszystko pasuje. Jedyne, co mógłbym powiedzieć, to klucz jest zbyt miękki i śruby trzeba czasami uważać, bo wyrabia się klucz i wyrabiają się te otwory. Ale to tam nieznacznie. Nie ma specjalnie problemu, chociaż tam wyskakuje. W tych Allegro nie miałem tego problemu. No i zobaczcie, Zyzio siedzi. Zyziowi się podoba ten domek. Nie, Zyzio? Fajny? No, on nie będzie stał tutaj. Bo to jest paździerz. Obciągnięta takim aksamitem, chyba to się nazywa. Tylko będzie w bocianówce. Jak widzicie. Także to będzie w bocianówce, kochani. Tak jak i w bocianówce są dwie wieże wcześniejsze z Allegro. Proszę. Tu jest ta wieża niższa za 119 zł. 1,20 m ma. A tu jest ta wieża wyższa.
1,70 m. I co ciekawe, ta wieża chińska no ma układ niemalże jak ta. Tym, że się różni, że tu tego nie ma, a te dwa są. A resztę to można powiedzieć, że jest identyko. Też jest takie tutaj. Gdzie tu mam to legowisko? A nie, tutaj nie ma tego. To w tej jest. Takie legowisko jak w tamtym. Czyli tutaj nie ma. Czyli ta jest troszkę uboższa. No i 249 zł. No ale ta była niby 260, ale za 232 transport 0 miesiąc czekałem. No fajne, kochani, no fajne. Zobaczcie, Zyzia jak chodzi. O, o. No, teraz tu. Teraz do tego legowiska się położy. Na razie chodzi. Na razie Zyzia chodzi. No zaraz, jeżeli ty tak lubisz się bawić tutaj, to zróbmy taką rzecz. Ja włożę to tutaj i ciebie, Zyziulku, włożę tu. I masz. Możesz się bawić tutaj kulkami. Oczywiście, gra w środku. W środku gra. Chyba pomyliłem się tamto, mówiłem, że Zyzia, ale ta to chyba Niunia była na górze. Teraz Zyzia jest. Jak się tam kotuje w środku. No tak, kochani, wygląda to. O, zaczyna kropić. Zaczyna kropić. Muszę chować. Muszę wsunąć to tutaj pod daszek. Schowałem, kochani. A ten w środku gra. Urwis tutaj się schował. No. Nasz klakier. No, nasz klakier chodzi już pod stołówkę, na schody. I pod mój oddział. Także wędruje. Także wędrowniczek jest. Jak on tak wędruje śmiało, no to może któregoś dnia wywędrować. I co, Basiorku? Basiorek lubi tutaj spać. W tym domku. A Baribal w tym domku. Tylko czego nie ma teraz. A w tym domku Mila. Jest Mila, śpi. To jest mili domek. Będę musiał nawet chyba podpisać. Tak. A Romeo? Romeo gdzieś śpi. Tam chyba. Romeo! Romeo! On albo w beczce, on tam lubi w tamtej beczce spać. Romeo! No nie ma. No to tak się pochowały kotki. Także mamy tutaj urwisa.
Tak, kurwis tutaj się schował. Tutaj jest niunia. O. Oho. Zobaczyła. Widzi, że pogrywa. To ona z tej strony. A już drapaczek idzie w ruch. Idzie? Już drapaczek idzie w ruch. No oszczędzaj trochę, żeby to starczyło na dłużej. No. A teraz pokażę wam, gdzie Maja śpi. A Maja lubi spać tutaj zawsze. Kochani, tu. Jak tego domku tu nie było, tylko był ten domek, to ona się położyła przed nim. Ale jak tylko ten tutaj postawiłem, to zaraz weszła do niego. Także lubi go. Także wygląda, kochani, że będę musiał chyba zamówić jeszcze jeden domek taki. A skoro kotki tak lubią, nie wszystkie się tu mieszczą. On 20 chyba 2 złote, czy 26 na Zoo Plus był. No i kotki bardzo uwielbiają w nim się kotłować na dworze. No to wskakują tam, przewracają się. To do góry nogami dosłownie aż się wywraca. No jest to niezniszczalne. A ten gra. Grajek. Zyzio. Położył się i gra. Zyzio? Czyli się pomyliłem z niunią. Ale są tak podobne. Zyzia i niunię to już w ogóle trudno odróżnić. Bo niunię ma białą bródkę. A Zyzio ma białą plamkę chyba z lewej strony nosa. Tak troszkę u góry. No najłatwiej to urwisa, bo on ma biały nosek, tak jak szramek. No. Także kochani, namawiam was na ten, na tą wieżę. Ta jest uniwersalna. Tak oceniając w stopniach, tak jak w szkole, to tamte wieże, które kupiłem na Allegro, te tam siwe takie, to bym ocenił na 3+. No i tak powiedziałem, do małych i średnich kotków. Natomiast do dużych kotków tamte już są za małe. Te półki, domki, legowiska. Natomiast ta wieża w tej skali szkolnej to bym dał 5, ocenę 5. I jak widzicie, nadaje się na duże kotki. Ciekawe jest tutaj rozwiązanie tych legowisk. Bo zobaczcie, to jest jedna kładka taka. I tak jest ukształtowana, że ma, o, widzicie? Takie brzegi. Fajna to rzecz. Kotki lubią się tak skulić na takiej jakiejś ograniczonej. No to tak samo. Widzicie, kotki lubią na takim czymś. No jak, Kiciulku? Pograłeś już? Już ci się znudziło, tak? To możemy wyjąć gierkę. Dobra, masz tutaj. O. Gra. To też kupiłem. Proszę was. U Chińczyków, ale to tam. W Zoo Plusie czy w innych też są. Tylko to jest taki, ma 3 segmenty. Taka piramidka. A są 2 segmenty, 1 segment. Także jak już kto woli. No polecałbym jednak ten 3-segmentowy. No to kochani, co? To byłoby tyle chyba na temat tej naszej wieży. Chodź, Kiciulku. Chodź. Jeszcze na koniec wejdź ty. Tu, kicia. Tu. Kiciuś tu.
chce go zainteresować. Żeby sobie pograł nim. No jak? Raz. Tu jest na sprężynie. No, jak to napisała jedna z internautek, to jeszcze ma zapach fabryczny. To one jeszcze tak nie za bardzo. No, ale z czasem to na pewno będą brykać. No, ładnie wygląda. Świeże, czyste. No, trzeba się liczyć, że no, z czasem ten kolor jasny zszarzeje. W ten czas to niezbyt będzie wyglądało może atrakcyjnie. Aha. No masz schody. Oczywiście schodź po schodach. No czemu nie schodzisz po schodach? No masz jeden. Pyk. Zeskoczył. No. To cóż, kochani. Jeszcze raz rzut oka na tą naszą wieżę. Nasze cudo. I miejmy nadzieję, że kotki się będą bawić.